Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Wojciechem Edwardem Dobrzyńskim, prezesem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Inne tytuły zostawię na koniec. Będziemy znowu rozmawiali o tym, jaka jest strategia proponowana przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych. Równocześnie bardzo proszę Państwa przy okazji rozpoczęcia naszej rozmowy o wsparcie finansowe, czy to w postaci darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, tudzież w opisie filmu, a także wpłacania 1,5% od podatku. Informacja jest na tablicy na początku filmu, a także w opisie filmu. Jeżeli mogą Państwo te 1,5% ze swojego podatku przeznaczyć na nasze cele edukacyjne, bardzo serdecznie o to prosimy. No i oczywiście zachęcamy do zaglądania na stronę cep-sklep.pl, cep jak Centrum Edukacyjne Polska, a tam jak zawsze kilkadziesiąt tytułów książek, które sądzę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przechodzimy do naszych spraw. Wojtku, co nastąpi po godzinie zero? Dojdzie na pewno do jakiegoś przesilenia, dojdzie do czegoś, co będzie takim momentem strategicznym. I czy Narodowy Instytut Studiów Strategicznych jest na ten moment przygotowany? Zanim przejdę do strategii, że jest rzeczywiście jakby istotą rzeczy, żeby na ich plan mieć kontrplan. Ale kiedy apelowałeś o fundusze, mówiłeś, że to są fundusze na edukację. To jest absolutny klucz. Słowo klucz, za chwilę go rozwinę, dlaczego edukacja jest tak istotna i dlaczego właśnie te środowiska antysystemowe, ty to prowadzisz już od wielu, wielu lat, dlaczego takie środowiska trzeba wspierać, ponieważ gdzie indziej tej edukacji nie ma i za chwilę o tym powiem. Ale najpierw się trochę pochwalę, że to, co mówiłem w poprzednim programie, kiedy udowadniałem, że takie obszary patologiczne jak handel ludźmi i handel narkotykami zostały przejęte przez służby, nie musiałem długo czekać, żeby stał się dowód na to, co powiedziałem w kontekście kwestii narkotyków i tego koncernu narkotykowego, który jest tym przedsięwzięciem, który jest przedsięwzięciem o najwyższej akumulacji zysku. I otóż okazało się, że w Stanach Biden otworzył granice dla właśnie migrantów z sąsiedniego kraju, z Meksyku, właśnie otwierając drogę tym przemytnikom ludzi, po pierwsze, bo oni na tym zarabiają olbrzymie pieniądze, bo tam jest, zdaje się, 5 tysięcy od jednego przemyconego przez granicę, więc to są olbrzymie kwoty. Kwoty idą w miliardy, ponieważ za czasów Bidena przerzucono 7 milionów nielegalnych emigrantów. No właśnie, razy 5 tysięcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to część z nich jest po prostu dealerami narkotyków, którzy ten rynek, olbrzymi rynek amerykański, oczywiście chcą naćpać narkotykami, żeby łatwiej właśnie zarządzać tym narodem. I to jest widać, że kolejna akcja wojskowa, strategiczna, po to właśnie, żeby po pierwsze skumulować bardzo duże pieniądze, a po drugie zdepopulować, zaćpać, zapić własny naród. Ale wracając do strategii, to po pierwsze chcę powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, która powinna nam cały czas przyświecać wtedy, kiedy będę opowiadał o tej strategii, jaką żeśmy zaproponowali, ponieważ ona jest strategią innej cywilizacji, żeby powiedzieć, ta cywilizacja, która teraz funkcjonuje, byśmy ją nazwali, my ją roboczo nazywamy
cywilizacją mózgu, zaraz się z tego wytłumaczę, a ta cywilizacja, którą my programujemy, jest cywilizacją umysłu. Umysłu. To są dwie różne rzeczy. W obecnym systemie naukowcy pracują nad tym, żeby dobrać się do naszego mózgu, którym, jeżeli dobiorą się do niego, będą mieli wpływ na wszystkie nasze narządy, bo mózg od umysłu różni się tym, że mózg jest narządem odpowiedzialnym za poszczególne organy. Serce, płuca, trzustka, wątroba i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki, i system nerwowy oczywiście, co jest właśnie kluczem tutaj, tym systemem, że chcą mieć wpływ właśnie na te elementy jakby obsługi naszego ciała. Natomiast zaniedbują coś, co jest najważniejsze, czyli kwestia umysłu. Dlatego powiedziałem, że ta edukacja, o której już powiedział, jest tak istotna, bo umysł to jest świadomość, to jest zapamiętywanie, to jest właśnie wiedza, to jest postrzeganie, emocje. To wszystko w tym systemie jest zabijane po to, żebyśmy nie potrafili ocenić otaczającej nas rzeczywistości i nie mogli przygotować prawidłowej strategii. Specjalnie zacząłem od tego wątku, żebyście Państwo mieli w tyle głowy, że te nasze przemyślenia to są właśnie uruchamianie u nas, jak i również u innych ćwiczenia i używania umysłu, żeby odzyskać świadomość, uzyskać wiedzę właśnie, którą między innymi można tutaj na Twoim kanale czy w Twojej księgarni uzyskać, bo ona jest absolutnie kluczem do rozwiązania i pokonania tego barbarzyńskiego systemu. Niektórzy go nazywają systemem bestii. I teraz przejdę na grunt polski. Na grunt polski, bo oczywiście to, o czym powiedziałem, jest to problem globalny, ale oczywiście nas bardzo mocno dotyka. I powiem nawet więcej, my w tym świecie, powiem coś, co będzie wywołało pewien uśmiech, ale jestem do tego głęboko przekonany, jesteśmy pewnym niesłychanie istotnym elementem tej światowej rozgrywki, a wynikające to z tego, że mamy wyjątkowe położenie geograficzne, które powoduje naszą szczególną rolę. Niektórzy mówią, że my mamy złe położenie, że ono jest przekleństwem. Nie zgadzasz się z tym? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jest wielką szansą, jeżeli będziemy mogli to zrealizować, i nasza strategia Instytutu właśnie koncentrowała się wokół tego położenia, to, że przez Polskę przecinają się szlaki komunikacyjne wschód, zachód, północ, południe, że możemy być karkiem dla Europy, że możemy być karkiem dla jedwabnego szlaku i że mamy głębię strategiczną, którą należy wykorzystać pokojowo, a nie wojenne. Tutaj cytowałeś, chyba masz nawet książkę profesora Artura Śliwińskiego, który pracował nad taką strategią bezpieczeństwa europejskiego, ale pod kątem znalezienia tych podmiotów, tych krajów, które będą mogły o to bezpieczeństwo europejskie zadbać. Ale żeby mogły zadbać, to muszą mieć szczególne cechy. I profesor Śliwiński pochylił się nad takimi cechami poszczególnych narodów, badając, czy one są agresywne, czy nie są agresywne, czy mają gen imperialny, czy prowadzały destrukcję w Europie, czy też nie. I otóż profesor Śliwiński znalazł takie cztery kraje, które się nadają na właśnie bycia tym strażnikiem bezpieczeństwa europejskiego, bo właśnie mają te szczególne cechy. I wyróżnił tutaj Serbię, Węgry, Grecję i Polskę. Oczywiście to było już jakiś czas temu. Niestety Grecja dała się tutaj zajechać przez ten system finansowy
już jest mocno osłabiona, natomiast cały czas są to kraje, wokół których można by budować bezpieczeństwo europejskie. I naturalnym liderem jest tutaj oczywiście Polska, właśnie z owym położeniem rdzeniowym, głębią strategiczną. Polska jakiś czas temu, kiedy się zajmowałem rynkami giełdowymi, byłem absolutnym zwolennikiem tak zwanej giełdy terminowej. Giełda terminowa to jest po prostu giełda towarowa. Na normalnych rynkach giełda towarowa to jest 95% obrotów, a giełda papierów wartościowych stanowi 5-3%, a u nas się stało odwrotnie. U nas postawiono na giełdę papierów wartościowych, która jest szkodnikiem dla gospodarki, ponieważ sztucznie podnosi lub obniża wartość danego przedsiębiorstwa. To samo jest z rynkami foreksowymi, które sztucznie multiplikują pieniądz, zmniejszając jego wartość lub zwiększając. To są te kursy odkrywane na rynkach foreksowych. Natomiast giełda towarowa odkrywa rzeczywistą cenę towaru i pozwala się na przykład rolnikom zabezpieczyć przed różnicami cen w przypadku dobrych zbiorów lub w przypadku złych zbiorów. I Polska, ponieważ właśnie przez te swoje położenie, mogła mieć giełdę największą w Europie. Stąd, ale towarową. Towarową, oczywiście. Stąd ja, kiedy byłem prezesem tej giełdy, nie rozmawiałem z Londynem, z londyńską giełdą, tylko z Chicago Board of Trade, największą giełdą na świecie, bo to był nasz partner, bo taka giełda tej wielkości mogłaby powstać właśnie w Europie. Bo tu było miejsce właśnie na dystrybucję towarów wschód, zachód, północ, południe. Cała właśnie ta głębia strategiczna na rynek rosyjski, na rynek białoruski, ukraiński i tak dalej. Czy giełda towarowa oprócz żywności handluje również metalami, tak? Metalami, surowcami, złotem, tak? Węglem, złotem. Na giełdzie towarowej można handlować każdym towarem. Istotą rzeczy, że on musi być wystandaryzowany. Stąd, kiedy my żeśmy przygotowali ustawę o giełdach towarowych i domach składowych, to właśnie domy składowe są takim elementem, który pozwala wystandaryzować towar i dopuścić go właśnie do obrotu. Więcej, te centralne CPK, centralny port komunikacyjny, również ze względu na nasze położenie jest absolutną naszą racją stanu i naszym interesem. No mówi się, że trzeba go zlikwidować. Ale no to ci, którzy są, że tak powiem, wrogami Polski, to się nadaje pod Trybunał Stanu. Zresztą ci, którzy zniszczyli, bo nie doszło do powołania tej giełdy. Są osoby odpowiedzialne, to są ministrowie, to są ludzie. Znane z imienia i nazwiska. Z imienia i nazwiska. Kiedyś będą mieli za to Trybunał Stanu, że nie dopuścili do tej giełdy. Nie chcę opowiadać, bo to jest osobna historia, kiedy zrobiono właśnie zamach na tę giełdę, żeby nie dopuścić do tego, żeby ona powstała. Nawet stawiam tezę, że pani poseł Bliza by żyła, bo ona zginęła przez to, że właśnie oligarchowie handlowali tym węglem na lewo i prawo i nie chcieli się oczywiście zgodzić na giełdę, bo giełda by ten patologiczny handel ukróciła i po prostu byłby to obiektywny mechanizm. Więc no tu jest wiele takich obszarów, które właśnie tak zwani nasi politycy doprowadzili do tego, że to tak funkcjonuje. I tutaj naszymi naturalnymi jakby to powiedzieć sojusznikami to jest Białoruś. Dlaczego nie Ukraina w pierwszym rzędzie? Mimo, że tam jest tak głębia strategiczna z Poural. Bo to jest dobry rynek, ale to jest nasz konkurent z roszczeniami do nas. Białoruś nie ma żadnych roszczeń do nas. To jest absolutnym naturalnym partnerem. Na rynku północ-południe Turcja,
i Szwecja. Prawda? W ogóle się o tym nie mówi. W polskiej polityce zagranicznej w ogóle nie ma tego obszaru. I teraz kto jeszcze powinien być tym strategicznym partnerem? Pytają, czy to Stany Zjednoczone, czy może Chiny. No i pochylmy się na chwilę nad Stanami Zjednoczonymi. No i Stany Zjednoczone właśnie miały tą olbrzymią szansę, że Polska mogła być gwarantem bezpieczeństwa europejskiego, pilnować tutaj właśnie porządek europejski. My nie mamy tego genu agresywnego, czyli my nie zrobimy żadnej trzeciej Rzeszy, prawda, czy czwartej Rzeszy, tylko właśnie będziemy... Co najwyżej trzecią RP. No, chyba czwartą RP wtedy, czy może piątą, żeby to było tak. Która właśnie będzie kargiem dla Europy, będzie rozwijać się gospodarczo, będzie stabilizować, tak jak pierwsza Rzeczpospolita stabilizowała Europę. Stabilizowała Europę. Ta koncepcja Europy zresztą powstała w Polsce, a nie gdzie indziej. Jeszcze w XVI wieku Motkowicz był pierwszy, który tą strategię Europy, ale Europy ojczyzn sformułował. Ale Stany Zjednoczone no, zastosowały wobec nas to, co zwykle, czyli tą zasadę kolonializmu, którą teraz ładnie nazwali konsensusem waszyngtońskim. Czyli doprowadzono do tego, że Polska została no, skolonizowana, osłabiona. Wszystko zrobiono nie tak, jak powinni. I w związku z tym Amerykanie stracili swoją szansę, bo gdybyśmy my byli dla Ameryki senior partnerem, trzymali tutaj bezpieczeństwo europejskie, to i spokojnie mogliby sobie poradzić z kwestiami na Pacyfiku, bo nie musieliby się tutaj angażować, prawda? Bo mieliby partnera, który by te problemy bezpieczeństwa europejskiego tutaj załatwiał. Ale ponieważ oni są opanowani przez bestię, o której mówimy, Marek Chodorowski taką książkę napisał, Bestia, cywilizacja nad przepaścią, to ta bestia właśnie zakorzeniła się w Stanach Zjednoczonych. Ale nie ma jej w Chinach, bo Chińczycy zobaczyli, co ta bestia zrobiła ze Stanami, zresztą widać, co się w Stanach dzieje, i tego nie ma. Więc w związku z tym... Czyli chiński smok nie jest bestią? Nie jest bestią. Właśnie za chwilę o tym powiem. Szkoda, bo właśnie nie ma Piotra Jankowskiego, naszego eksperta i historyka, który by szerzej, ja tylko zarysuję, dlaczego mamy tyle wspólnego właśnie z Chinami i dlaczego to Chinom, mimo że są tak samo oddalone jak Stany Zjednoczone, to w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych Chinom zależy na naszej suwerenności, która ma swoje warunki. Myśmy określili w tym naszej strategii, bo zawsze ludzie pytają, dobrze, a skąd pieniądze na zbudowanie właśnie silnego cargo, dużej armii defensywnej, która by pilnowała tego bezpieczeństwa europejskiego, czy wreszcie całej takiej infrastruktury. No więc oczywiście my mamy takie walory. To jest niezależność energetyczna oparta o gigantyczne złoża geometralne z możliwością na przykład podziemnego zgazowywania węgla, o czym mówił Krzysztof Typko. Prowadzenie suwerennej polityki monetarnej, realizacja projektu dwuwalutowości. Bo chodzi o to, że jeżeli na przykład będziemy obsługiwali wschód, zachód, północ, południe i ów szlak jedwabny, no to ten szlak jedwabny, on jest dwustronny, czyli on idzie od Chin do Europy, ale od Europy do Chin. I chodzi o to, żeby właśnie ten olbrzymi rynek tam azjatycki nabywał nasze towary. Jeżeli będziemy mieli dwuwalutowość, czyli jedna waluta, która jest taką walutą zewnętrzną i wewnętrzną na zakup naszych produktów, która jest niewymienialna, no to Chińczyk nie wymieni tej waluty na przykład na dolary czy euro, tylko będzie musiał za to kupić nasze towary, co będzie absolutnie stymulowało nasz rynek.
Oczywiście w naszym koncepcji, w naszej strategii jest pełne oddłużenie Polski, Polaków, właśnie likwidacja lichwy, która tego pieniądza jako oprocentowanego długu, który natychmiast otworzy naszą gospodarkę, zlikwiduje biedę, da nam takie koło napędowe. Przepraszam, że się wyjdę sobą. Czy można powiedzieć, że giełda terminowa, czyli towarowa, ma charakter antylichwiarski, a giełda papierów wartościowych to jest dalsze wpychanie narodów w różne formy lichwy? Tak. Myślę, że można było obronić tą tezę, bo właśnie towary, które nie będą kumulowały oprocentowanego długu, bo w każdym towarze teraz jest skumulowane odsetki od kredytów, w budownictwie jest to 70%, czyli mieszkanie mogło być tańsze o co najmniej 70%, to jest ta największa wada tego systemu jako narzędzia, którym posługuje się ta obrzydliwa bestia. Ta bestia, która próbuje nam się dobrać do mózgu, a hamować rozwój naszego umysłu. Dlatego po edukację można sięgać do ciebie poza systemem, a tej edukacji nie znajdziecie państwo w szkołach, na wyższych uczelniach, w mediach, bo one prowadzą narrację i one powiedzą prawdę tylko wtedy, jak się pomylą. Więc tam wiedzy nie można czerpać, tylko właśnie z tych niezależnych źródeł. I teraz dlaczego Chiny? My żeśmy przygotowali w instytucie takie spore opracowanie, które się nazywa Strategiczne przesłanki polsko-chińskiej współpracy, wspólne dziedzictwo cywilizacyjne i wspólnota interesów. No bo najważniejszym elementem każdego ważnego porozumienia, czy to między nami, jak wiem, wspólnie na przykład będziemy wydawać książkę na przykład, czy jak państwa zawierają jakieś porozumienia, to podstawowym filarem jest wspólnota interesów. Jeżeli będzie tak, że ja będę lepszy negocjacyjnie i przy naszym wspólnym przedsięwzięciu na książkę ja cię oszukam, prawda, i lepsze warunki sobie wynegocjuję, to ty w czasie realizacji tej umowy bardzo szybko się zorientujesz, że do tego dokładasz. Czyli ja cię, że tak powiem, zrobiłem w konia. No to co ty zrobisz? Będziesz wszystko robił, żeby tą umowę przerwać, prawda? Żeby ona przestała funkcjonować. Czyli w związku z tym nie ma tu korzyści. Natomiast jak obaj będziemy mieli korzyść z tego, no to ty będziesz robił wszystko, żeby ta umowa się rozwijała i tak dalej, i tak dalej. To samo jest w relacjach międzynarodowych. Jeżeli jest wspólnota interesów, to wtedy ta współpraca będzie dobrze funkcjonowała. I my żeśmy zbadali te wspólnoty interesów, gdzie one są, odnosząc się nawet do... Polska-Chiny, tak? Polska-Chiny, tak. Polska-Chiny. Przed chwilą powiedziałem, że Amerykanie mieli taką szansę i oni ją skrzanili, bo mogli mieć z nas senior partnera i Europa by inaczej wyglądała, nie byłoby tego konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Tylko że oni są nastawieni na destrukcję. To jest ta właśnie cywilizacja śmierci, która nie chce, żeby był, bo ona, żeby był porządek, żeby był harmonia, żeby był pokój, ponieważ im na tym nie zależy. Amerykanie traktują nas jak białych Murzynów, tak, a Chińczycy nas traktują jak białych Chińczyków. Tak, oni mają do nas olbrzymi szacunek wynikający z kilku kwestii naszych zachowań, nawet w latach 50. i 60., kiedy my żeśmy ich nie potępiali, i oni mają dobrą pamięć i doceniają to. Natomiast nas łączy od bardzo dawna wspólnota myślenia cywilizacyjnego, ponieważ my żeśmy z Chinami, ona jest oparta o tą filozofię taoistyczną i Konfucjusza, która jest oparta na cywilizacji piękna, moralności, na rodzinie, na tradycji, na szacunku do starszych, na pamięci o przodkach.
to, co my mieliśmy w jeszcze bardzo dawnych latach. Przecież nasze słowiańskie korzenie były właśnie oparte na czymś takim, właśnie na silnej rodzinie, na autorytecie rodzin, na radzie starszych. To jeszcze wiele setek przed naszą erą za królów Lechitów taka obowiązywała tradycja wspólna z tą chińską, bo chińska cywilizacja jest cywilizacją najstarszą, ale nasza też, jeżeli cofnąć się nawet do XVI wieku przed naszą erą, kiedy lechiccy władcy właśnie opierali się na tych wtedy parasejmikach, to się wtedy wiece nazywało, nie sejmiki. Potem w pierwszej Rzeczypospolitej nazwano to właśnie sejmikami. I ta cywilizacja nas łączy. Łączy nas jeszcze coś, mianowicie tak jak Chińczycy, tak i my byliśmy przez tą cywilizację europejską, która była oparta na grabieży, która była oparta na kolonializmie, tak samo szykanowani. A z Chińczykami mamy to, na co zwrócił uwagę profesor Siwiński. Oni nie mają genu agresji. Podam tylko dwa przykłady. Jak będzie Piotr, to on rozwinie i pokaże dużo więcej takich przykładów. Ja podam tylko dwa oczywiste. Pierwszy to, jak wiesz, Chińczycy zbudowali mur wokół swojego państwa. Prawda? Państwo, to nie świadczy o ich otwartości. Nie świadczy o ich agresji. Państwo, które buduje wokół siebie mur, nie ma chęci atakowania innych. Oni się bronili od innych, bo ich filozofia była filozofią pokoju. Oni uważali, że najlepiej się rozwija naród wtedy, kiedy jest pokój. I drugi przykład, jeszcze bardziej drastyczny. Otóż oni to było za dynastii Ming, to jest 15-16 wiek. Ale naszej ery? Naszej, tak. Kiedy oni wybudowali największą flotę morską w ówczesnym świecie. Mieli więcej okrętów niż wszystkie okręty wszystkich krajów europejskich. I tą flotą pozwiedzali świat. Tylko zobaczyli, że w tym świecie nie ma nic ciekawego dla nich. W tym sensie, że wszystkie te cywilizacje są od nich uboższe, że oni chcą samowystarczać i nie bardzo jest po co. Poza tym nie mieli tego genu kolonizacyjnego, jak Anglicy, którzy jak postawili gdzieś nogę, no to uważali, że to jest ich, prawda? Czy Hiszpanie, czy Francuzi, czy Portugalczycy. I wrócili. A teraz Amerykanie. Tak, a teraz Amerykanie. Wrócili z tą armią, tą wielką flotą, kilkaset statków takich, tych pełnomorskich. I cóż powiedział ich cesarz? Powiedział, spalcie. Spalcie tą całą flotę. Oni spalili tą flotę, bo nie chcieli być dominujący na Pacyfiku, bo nie mieli takich zamiarów. Co potem się zemściło, bo przy wojnie opiumowej no właśnie Brytyjczycy zdominowali ich na Pacyfiku właśnie armią. Ale to świadczy, że oni nie mają tego genu agresywnego. W tym samym czasie my żeśmy tworzyli katechizm rakowski, który jest właśnie, mówi o prawach człowieka, o wolnościach. Zresztą katechizm ten jest przez UNESCO uznany za najważniejsze dzieło w historii ludzkości. W tym samym czasie, kiedy Batory robił reformę menniczą w Polsce, kluczową właśnie, co ty mówisz, właśnie ta dwuwartowość już była wtedy proponowana, była przeciwstawieniem dla tych korporacji krzyżackich, hanzatyckich, dla tego koncernu wschodnioindyjskiego, do tych właśnie kolonizacyjnych zapędów tej cywilizacji tak zwanej zachodniej. I my tutaj szliśmy ręka w rękę z Chinami. Więc tutaj nasza wspólnota interesów jest
absolutnie kluczowa. I teraz, kiedy właśnie jest budowany szlak ten jedwabny, który jest absolutnie zagrożeniem dla tej gospodarki, którą proponuje ta cywilizacja, a ta gospodarka jest oparta na konkurencji i na grabieży, w przeciwieństwie do tego, jak podchodzą i podchodziliśmy my, Polacy, do tego, czyli na współpracy. Na współpracy przede wszystkim i wzajemnej wymianie. Więc w związku z tym ten jedwabny szlak jest zagrożeniem dla tego agresywnego handlu, który przede wszystkim ma zdominować gospodarki. Te koncerny, które powstały, mają dominować gospodarkę. Żeby unaocznić, jak funkcjonuje ta gospodarka, to wojna opiumowa polegała na tym, że ponieważ Chińczycy nic nie potrzebowali z Europy i Europa nie miała nic interesującego do zaoferowania, w związku z tym Brytyjczycy wymyślili, że będą sprzedawać do Chin opium. Po pierwsze, towar o wysokiej akumulacji zysku, co powiedzieliśmy przy narkotykach. Masz tutaj, państwo jest dystrybutorem opium. No i oczywiście spowodowało to, że Chińczycy zaczęli się narkotyzować, w związku z tym uzależniano mnóstwo społeczeństwa chińskiego, co oczywiście powodowało destrukcję. I co zrobili wtedy Chińczycy? Cesarz powiedział, natychmiast trzeba zamknąć te dostawy opium. I w związku z tym wydelegował do tego specjalnego generała, który miał się tą sprawą zająć. I ów generał, kiedy wpłynęły statki z opium brytyjskie, zaaresztował te statki, wyprowadził je na pełne morze, wywalił ten cały opium do oceanu, przepraszając zresztą ocean, że go truje. Zwłaszcza ryby. Tak. I wrócił i uważał, że sprawa jest załatwiona. Na to zareagowali jak Brytyjczycy? No wysłali armady swoje z wojskami, no i napadli na Chiny. One już wtedy nie miały tej armii, jak się powiedziałem, bo niestety on spalił, więc nie mogli się... Sami tą armię zniszczyli. No sami tą flotę zniszczyli, więc tutaj Brytyjczycy mieli olbrzymią przewagę i oczywiście skolonizowali Chiny na pewien czas. Pod jakim argumentem? Wolność handlu. Rozumiecie Państwo? Wolność handlu opium. Kiedy cesarz napisał jeszcze przedtem do królowej słynny list, w którym właśnie mówi, że to jest nieetyczne handlowanie czymś takim, co powoduje, że ludzie popadają w nauk, zaczynają, że tak powiem, rodzinę niszczyć i tak dalej. Królowa była absolutnie obojętna na to. Wręcz przeciwnie, uznała to za atut. Pokazuje tu różnicę między tymi dwoma cywilizacjami, która właśnie handel i niby liberalizm w handlu uważa za absolutnie podstawę tej cywilizacji, nawet kiedy to jest szkodliwe dla człowieka. I ta cywilizacja właśnie w ten sposób działa. Jeżeli my sobie zdamy sprawę właśnie dzięki edukacji, o której spojrzysz na samym początku, jak to funkcjonuje i że mamy zaprezentować inny model funkcjonowania, właśnie funkcjonowania na cywilizacji umysłu, która właśnie będzie analizowała to, co jest dla człowieka najlepsze, to, co jest dla nas najlepsze, ale nie w konflikcie z innymi narodami, bo to jest ta istota rzeczy. I ta nasza strategia, opowiedziałem jej bardzo, bardzo ją pokrótce, że tak powiem. Dzisiaj się już bardziej nie da. Dzisiaj już się bardziej, ja właśnie bardzo bym chciał, żeby był Piotr Jankowski. I kolejny odcinek już z Piotrem. Właśnie, chciałbym, żeby właśnie z Piotrem, żeby te elementy, które ja tutaj ledwo zasygnalizowałem, mam nadzieję, że Państwa jakby zainteresowałem tym i przekonałem, że właśnie trzeba analizować otaczającą nas rzeczywistość, używać umysłu. Zresztą mózg
to jest tutaj. A umysł bierze się stąd, z serca. Serce dyktuje mózgowi, jak ma nam pomagać w tym, żebyśmy rozwijali nasz umysł, czyli naszą świadomość, naszą pamięć, nasze poznawanie, nasze emocje, właśnie te dobre emocje. I dlaczego zacząłem właśnie od tego mózg, umysł? Bo to bardzo łatwo wiedzieć, co jest zgodne z naszą cywilizacją, a co zgodnym nie jest. Jeżeli naruszone są właśnie te zasady, świetnie możecie Państwo to zobaczyć w propagandzie, która się obecnie odbywa. Ona demaskuje ten system, bo ta propaganda właśnie odnosi się do tego, że dzieci się zachęca, nie uczcie się, bo macie słuszną inteligencję, wszczepimy ci chip i będziesz język i kilka języków znał dzięki słusznej inteligencji. Tylko uczenie się języka to nie są tylko słowa i zapamiętanie pewnych fraz, tylko to jest uczenie się również kultury kraju, którego ten język dotyczy. Kultury ludzi, którzy się tym językiem posługują. A do tego już jest potrzebny umysł. Właśnie umysł niezależny. Bo inteligencja może być sztuczna, tak. Ale umysł nie. No właśnie, to jest tak, że kiedy będziemy mieli, znowu wracam do tej wiedzy, jeżeli posiądziemy tę wiedzę, którą ty proponujesz, bo nie ma inteligencji bez wiedzy, bo inteligencja to jest kojarzenie tak. tego co, czego się nauczyłeś, co przeżyłeś i tak dalej. I połączenie potem to, łączenie tak zwanych kropek powoduje właśnie, że podejmujemy inteligentne decyzje. I nasze strategie właśnie będą się i opierają się właśnie o to, bo to nie jest pierwszy dokument, dotyczący strategiczne przesłanki polsko-chińskiej współpracy, ale pamiętacie Państwo, również jesteśmy autorami ekonomicznego aktu konstytucyjnego i Europejskiej Deklaracji Wolności i Suwerenności, która odnosi się właśnie do koncepcji Europy, która ze sobą współdziała, a nie konkuruje, nie zwalcza się, gdzie koncerny nie odgrywają dominującej roli, tylko właśnie małe, średnie przedsiębiorstwa, które są napędem dla każdej gospodarki. Wojtku, myślę, że na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać wielokrotnie. Czy my we dwóch, czy z udziałem Piotra Jankowskiego, czy innych gości. Ja mam taką propozycję, żebyście byli współorganizatorami wielkiego kongresu edukacji narodowej, który planuję na październik tego roku. Dlaczego na październik? Ponieważ w październiku 1984 roku rozpocząłem działalność edukacyjną tak zwanym środowiskiem Zagórnej przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Zagórnie. Był rok 1984. W tym roku, w październiku, mija dokładnie 40 lat i chciałbym, tam wiele wątków było tej edukacji, to co się teraz nazywa Centrum Edukacyjne Polska, wcześniej Centrum Edukacyjne Powiśle, będę chciał zrobić taką konferencję i byłoby mi bardzo miło, gdybyście część programu tej konferencji jako Narodowy Instytut Studiów Strategicznych wzięli na siebie. Co ty na to? Bardzo chętnie, bo tak jak powiedziałem, wiedza jest absolutnie kluczowa, ta nieśmieciowa, ta prawdziwa, ta która nie jest przetworzona przez jakąś tak zwaną poprawność polityczną, chociaż ja nazywam to niepoprawnością polityczną, to co oni tutaj głoszą. Natomiast właśnie i kongres wiedzy i znalezienie jak najwięcej środowisk, które będzie właśnie tą wiedzą się dzieliło i młodym ludziom pokazywało, że to jest klucz do ich prawdziwego rozwoju, że telefonem komórkowym, sztuczną inteligencją dostają protezy, które zresztą w każdej chwili ten system może mi odebrać i będą po prostu warzywami takimi, a nie człowiekiem. To jest odhumanizowanie człowieka, jeżeli mu się zabiera umysł. Tak jest. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
Moim i Państwa gościem był Wojciech Dobrzyński. Dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, na VK, na Odyseę, na wszystkich kanałach. Warto mieć subskrypcję naszych kanałów na różnych platformach. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, o którym już mówiłem. Numer konta widoczny na pasku na dole ekranu i w opisie do filmu, także numer, który można, trzeba podać, ażeby przekazać 1,5% swojego podatku, też jest i w filmie, i w opisie do tegoż filmu. I zachęcam do naszej księgarni, a w księgarni między innymi wspomniana książka pana profesora Artura Śliwińskiego Życie wśród łupieżców, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski, ale to nie tylko dotyczy Polski, bo pamiętam, jak u mnie referaty na temat kryzysu ekonomicznego Grecji i upadku Grecji również profesor Śliwiński przedstawiał. Jest, można powiedzieć, także wielkim fachowcem od gospodarki i polityki greckiej. Tam bardzo dużośmy rozmawiali i mam duży szacunek do pana profesora. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.